Czym jest single embryo transfer, czyli transfer pojedynczego zarodka? Jest to transfer jednego zarodka do jamy macicy. Dlaczego zależy nam na transferowaniu jednego, a nie dwóch, trzech zarodków? Dlatego, że ciąże pojedyncze to są najbezpieczniejsze ciąże dla kobiet. My nie bardzo chcemy ciąż mnogich, dlatego że one wiążą się z ryzykiem wcześniactwa, wiążą się z ryzykiem hipotrofii, czyli zaburzeń wzrastania płodu. Ciąże te są obarczone wyższym ryzykiem cukrzycy ciążowej i nadciśnienia w ciąży. Transfer pojedynczego zarodka jest najbezpieczniejszy z punktu widzenia matki, ale również przyszło narodzonego dziecka, a w czasie ciąży płodu. Dla nas sukcesem jest urodzenie dziecka o terminie, dlatego że często dzieciaczki urodzone wcześniej wymagają wspomagania rozwoju, wymagają rehabilitacji i mają gorszy start na przyszłość.